Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykłym krysztale, który niesamowicie ułatwia kontakt z aniołami, przejście do tych wyższych wibracji, a także tych anielskich światów, nazwijmy je w ten sposób. Oczywiście chodzi tutaj o anioły światła, czyli te istoty pozytywne. Moja książka Jak rozmawiać z aniołami spotkała się z niesamowitym przyjęciem z Waszej strony. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Cieszę się, że korzystacie z rad tam zawartych i tak wspaniale zmieniacie Wasze życie, przyciągacie szczęście, miłość, powodzenie, spełnienie. I dlatego dzisiaj ten film w odpowiedzi również na Wasze pytania, czy istnieją jakieś minerały, jakieś kamienie szlachetne, które mogą Wam jeszcze bardziej pomóc wejść w te wyższe wibracje. Z innego mojego filmu znacie kryształ Aqua Aura. Tutaj podlinkuję go w opisie tego filmiku, opis tego działania, tego kryształu, bo nie każdy z Was wie, że można przewinąć tutaj na moim kanale i przejść do tych starszych filmów. Ale dzisiaj zajmiemy się tym niezwykłym kryształem, który nosi nazwę anielskiej aury, Angel Aura, Engel Aura, czyli w różnych językach to słowo anioł i następnie aura. Jest to kryształ górski w tej specyficznej formie, który został poddany niezwykłej przemianie poprzez proces alchemiczny i został pokryty platyną oraz srebrem. Przez to ma on niezwykłą taką aurę wszystkich kolorów tęczy. A również to połączenie wywołało niezwykły proces przemiany jego właściwości. I jest on połączeniem tych wszystkich niesamowitych właściwości, które posiada czyste srebro, czysta platyna, a także kryształ górski w formie takiego typowego kryształu. Do czego służy taki kryształ Angel Aura? Służy on przede wszystkim do tego, aby oczyścić własną aurę, własne pole energetyczne, usunąć wszystkie blokady, które mogą gdzieś być w jakiejś czakrze energetycznej, ale także podnosi on niesamowicie pozytywnie wibracje i pozwala na ten kontakt z aniołami, z istotami światła, pozwala przejść do światów anielskich, spotkać się z tymi istotami, uzyskać ich pomoc, uzyskać ich wsparcie, również oczyścić swoje własne ciało, swoje własne ciało to fizyczne, energetyczne, własną aurę, całe swoje otoczenie i wypełnić je energiami anielskimi. Pozwala również wejść do kroniki wszechświata, kroniki Akaszy. Znacie ten temat, jeżeli chodzi o jasnowidzenie czy jasnosłyszenie, gdzie wchodzimy. Oczywiście to nie jest to jasnowidzenie, jasno słyszenie, które znamy z telewizji, czyli to w formie takich pokazów, tylko to prawdziwe jasnowidzenie, gdzie wchodzimy do tej kroniki wszechświata i możemy odczytać tą przeszłość i przyszłość. Moi drodzy, ten kryształ, noszenie tego kryształu, spanie z tym kryształem również niesamowicie stymuluje, uzdrawia nasze energie, wprowadza taki spokój, zadowolenie. Pozwala nam również przypomnieć sobie nasze wcześniejsze inkarnacje i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Również zrealizować nasz plan karmiczny, czyli spełnić jak gdyby to powołanie tutaj, cele naszej duszy tutaj na Ziemi. Ale przede wszystkim działa on niesamowicie, gdy łączy Was z tymi energiami anielskimi, pozwala nawiązać kontakt z aniołami, szczególnie z Waszym aniołem stróżem, ale nie tylko, również z przewodnikami duchowymi. I jest takim talizmanem, który każdy z nas powinien mieć. Każda osoba, której zależy na tym, aby żyć w spełnieniu, w szczęściu, aby iść tą drogą światła,
iść tą drogą własnego rozwoju, iść tą drogą zgodną z powołaniem, z własną duszą, ta osoba powinna taki kryształ nosić raz na jakiś czas lub codziennie lub przez jakiś okres czasu i korzystać z jego niesamowitej siły. Zwróćcie również uwagę na to, że jest to kryształ w połączeniu ze srebrem. Aqua Aura było połączone ze złotem, natomiast tutaj mamy połączenie ze srebrem, czyli tą energią podświadomości, tą energią również bardziej kobiecą, bardziej taką czujną, intuicją i tak dalej. I moi drodzy, na tym skończę dzisiejszy temat, ponieważ chciałabym, aby każdy z Was sam odkrył to dodatkowe działanie tego kryształu i podzielił się tym ze mną, czy z innymi oglądającymi te filmy, czy w listach prywatnych do mnie, czy w formie komentarzy, jak na Was działa ten kryształ, co Wam się udało w życiu pozytywnego wprowadzić przy jego pomocy, co Wam się udało zmienić i jakie kontakty z tymi istotami światła nawiązać i jeżeli oczywiście macie ochotę tymi doświadczeniami podzielić się ze mną czy z innymi oglądającymi te filmy czy czytającymi mojego bloga. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam Was na nasze kolejne spotkania. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie ma tego kryształu, to również tutaj w opisie filmu będzie link do magicznego świata, gdzie możecie sobie taki Wasz jeden, jedyny kryształ Angel Aura zamówić, czy zapoznać się jeszcze bardziej, przypomnieć sobie jego działanie, jego moc. Wasza Maria Bukarty.